To jest Grabex Kultura Festiwal. Partnerami koncertu są Grabex Windows, producent okien, drzwi i ogrodów zimowych. Przychodnie lekarskie MyMedic. Najlepsi dentyści i lekarze na Hunger Lane i Ealing Broadway. Camps Solicitors. Specjaliści z branży odszkodowań. O2. Międzynarodowe tanie połączenia telefoniczne. MoneyGram. Tanie i szybkie przelewy pieniędzy do Polski. Koncert wspierają TVGL, multimedialna reklama w Londynie, SignTip, drukarnia materiałów promocyjnych i banerów, Sara Int, najkrótsza droga do brytyjskiego paszportu, Greenmark Carpentry, drewniane meble na twoją miarę, patron medialny Polskie Radio Londyn. Góra! Cieszę się z tego powodu, że 2000 osób tutaj właśnie w tym klubie mogło poczuć siłę braci absolutnie na żywo. Tomek, sorry, nie doszacowałeś. Ponad 2000 osób. Ponad 2000 osób krzyczało oceany! Nie tylko. Tylko zakochany w sobie życie daje znak, zwykle dzielą na pole. Cześć, tu zespół Fekul! Serdecznie pozdrawiamy czytelników kultury. Akumulatory są naładowane w 100%. Koncert nie dość, że w legendarnej hali, to jeszcze z tak dużą publicznością, więc jakby no cóż innego mogliśmy sobie wymarzyć. Czy w Polsce można grać takie koncerty? Takich miejsc nie ma w Polsce ogólnie jak ta hala O2. Czytelnicy Tygodnika Kultura, pozdrawiamy was serdecznie z całego serducha. Zespół? Erej, pozdrawiam was. Lalek i Mynio. Podaruję ci na chwilę z pani dni. Dobry dzień, merci, dobry wieczor. Wszystkie gardła w górę. Londyn S. Płotu i bicia. Co? Jest mylne. Jeszcze musi przyjść. Wczorajszy koncert przebił wszystko, co do tej pory było. Bardzo udana impreza, naprawdę mnóstwo publiczności, zresztą wspaniałej, świetnie bawiącej się. No, aż się chciało grać. Było to bardzo fajne przeżycie i życzylibyśmy sobie więcej takich koncertów i chcielibyśmy niedługo tutaj do was wrócić znowu. Dzień dobry, tu zespół Kombi. Dzień dobry, tu zespół Kombi. Chcemy pozdrowić wszystkich czytelników Tygodnika Kultura.